Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia z Warszawy. Eureka. Audycja popularno-naukowa. Krzysztof Michalski, dobry wieczór. Dziś w Eurece kolejny program z cyklu Ludzie Nauki. Prace i publikacje mojego dzisiejszego gościa w prestiżowych pismach na przestrzeni ostatnich kilku lat należą do najciekawszych i mają ogromne znaczenie praktyczne. Proszę posłuchać. 5 lat temu doniesienie w Nature o metodzie zimnego, ultraszybkiego zapisu informacji odkrytej przez fizyków z Uniwersytetu w Białymstoku, metodzie, która jest najszybszą i najbardziej wydajną metodą do zapisu informacji przy pomocy światła. 3 lata temu publikacja w Nature Communications o odkryciu nowych możliwości fotomagnetycznego zapisu 3D. I wreszcie parę tygodni temu ukazała się także w Nature Communications praca o nowej metodzie zapisu holograficznych obrazów 3D opracowanej przez polskich naukowców, laureatów programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Już za chwilę połączymy się z profesorem Andrzejem Stupakiewiczem, laureatem programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, tym autorem tych publikacji, by dowiedzieć się m.in. jakie korzyści daje technologia zimnego, ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego i jak zmieni to możliwości gromadzenia i przetwarzania informacji. Zapraszam. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more. To myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Audycja Ludzie Nauki powstała we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej. A gościem programu Ludzie Nauki jest pan profesor Andrzej Stupakiewicz z Katedry Fizyki Magnetyków Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, laureat programu TIM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, w ramach którego realizował pan profesor projekt Innowacyjna technologia zimnego, ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego oraz nowe podejście do ultraszybkiej optospintroniki. Dobry wieczór, panie profesorze. Zgadza się wszystko? Tak, dobry wieczór, panie redaktorze. Witam państwa. Wszystko zgadza się. Panie profesorze, oczywiście będę prosił, by o wszystkich tych osiągnięciach
odpowiedział pan w sposób przyjazny, przystępny, ale najpierw kilka słów o pana drodze naukowej, bo jest ona bardzo ciekawa. Urodził się pan w Szczuczynie na Białorusi, w Grodnie kończy pan szkołę średnią i rozpoczyna pan studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Grodnie. No ale potem, jeszcze przed ukończeniem tego uniwersytetu, w 1993 roku, rozpoczyna pan współpracę z uczelnią w Białymstoku. Ja może przypomnę, to wtedy była jeszcze filia Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę powiedzieć, jak do tego doszło? Więc to było na początku lat 90. Pamiętamy, że ten okres był trudny zarówno jak w Polsce, tak i w zasadzie mówiąc w tej części Europy, prawda? Natomiast, tak. Natomiast jeżeli chodzi o ośrodek z Grodna, z Wydziału Fizyki i ośrodek z Białegostoku, ze względu na to, że odległość między jednym i drugim miastem dosłownie 80 kilometrów, no niestety dzieli nasz granica, jednak jak to mówi się w nauce, w zasadzie nie ma granic. Tak. To właśnie tak i w tamtych czasach było. Była współpraca między zespołami z Grodna i z Białegostoku, a w szczególności współpraca z zespołem fizyki magnetyków, młodym zespołem z Białegostoku, jak również z zespołem fizyków czy optyków z Grodna pod względem wykorzystania źródeł optycznych laserów. A więc był bardzo fajny, uważam, mostek, żeby włączyć w nurt badań również młodych studentów, młodych pracowników. No i wtedy dla mnie zaproponowano najpierw staż w Białymstoku, krótki w ramach przygotowania pracy magisterskiej, którą broniłam na Uniwersytecie w Grodnie, natomiast częściowo realizowałam już w Zakładzie Fizyki Magnetyków pod kierunkiem profesora Andrzeja Maziewskiego w Białymstoku. I po obronie pracy pan profesor Maziewski zaproponował mnie w 93 roku pracę w Zakładzie Fizyki Magnetyków. Tak to tworzyła się historia. No tak, wiem, że doktorat i habilitację robi pan w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ale w ostatnich latach zajął się pan ultraszybkim magnetyzmem, nanomagnetyzmem i optycznym zapisem informacji. W 2018 roku rozpoczyna pan realizację projektu w ramach programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej TIM. Ja przypomnę jego tytuł: innowacyjna technologia zimnego, ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego oraz nowe podejście do ultraszybkiej optospintroniki. No i może najpierw proszę powiedzieć, skąd pomysł czy potrzeba poszukiwania nowego sposobu zapisu informacji? Generalnie zajmuję się nie tylko zapisem informacji, zajmuję się różnymi zagadnieniami fizyki magnetyzmu czy nanomagnetyzmu przy wykorzystaniu źródeł optycznych. Te badania prowadzą do zrozumienia podstawowych mechanizmów. Natomiast w przypadku naszego zespołu badania naukowe doprowadziły również do powstania nowych metod, nowych zjawisk, nowych mechanizmów, które nawet samej nazwy sugerują, że jest możliwość wykorzystania praktycznego. I a właśnie w informatyce, początku, tak? Między innymi w informatyce i nie tylko w informatyce. Cała historia wykorzystania źródeł optycznych to są praktycznie wszystkie zakątki naszego świata. Jeżeli mówię wykorzystanie lasera, to już chyba jest wystarczająco. No tak, nawet niemal każda dziedzina życia, prawda? Fonografia, prawda. Medycyna i pomiary. Ale ja rozumiem, że ten zapis i przechowywanie informacji to był pomysł właśnie na ten program TIM, prawda? Troszeczkę wcześniej to narodziło się. Pierwszy temat mojej pracy doktorskiej był związany z wykorzystaniem laserów, pracy ciągłej, zwykłych laserów, do zmian właściwości magnetycznych. Natomiast po obronie pracy doktorskiej, jednak, jak ja uważam, naukowiec powinien szerzej patrzeć na horyzont nauki. Próbowałam zrozumieć fizykę nanomagnetyzmu w skali
nanosekund, czyli 10 do minus 9 sekundy. Czyli miliardowa część sekundy, to tak dokładnie. Dla przypomnienia. A więc całe procesy fizyczne, mechanizmy, podstawowe oddziaływanie to również zakres pojedynczych atomów, jeżeli tak mówimy o przybliżeniu. Natomiast dalej już po obronie pracy habilitacyjnej skorzystałam już ze swojej wiedzy, skumulowanej wiedzy w naszym zespole pod kątem badań materiałów magnetycznych, dielektrycznych i narodził się pewny pomysł, żeby można było wykorzystać światła do nie tylko wyłącznie zmian właściwości magnetycznych, a do całkowitego przemagnesowania, czyli odwrócenie kierunku na magnesowanie, tak jak dzieje się w pamięciach magnetycznych. A to już wątek, można tak powiedzieć, praktyczny. Natomiast pewne badania związane z wykorzystaniem ultrakrótkich impulsów światła i magnetyzmu zapoczątkowano ponad 20 lat temu. To zespoły francuskie, holenderskie, ale dalej pojawiło się pytanie, jak zrobić takie przełączenie magnetyczne czy zapis magnetyczny jeszcze bardziej efektywny. Znaleźć nowe materiały, znaleźć nowe mechanizmy. No i właśnie w Białymstoku narodził się pewien pomysł. W pewnym momencie udało się znaleźć nową metodę. Panie profesorze, no właśnie, no i wracamy do założeń projektu w ramach programu TIM. Pan zaczął już o tym mówić, bo ja rozumiem, że chodziło o znalezienie właśnie nowych mechanizmów zapisu przetwarzania informacji. Pan profesor powiedział bardziej efektywnego, czyli ja rozumiem, że więcej i z mniejszym zużyciem energii, prawda? I z większą szybkością. Bardziej wydajnego, czyli pod względem energii, pod względem również szybkości. Pierwsze badania prowadziliśmy w latach 2014 roku, 2015. To było związane z realizacją projektu Narodowego Centrum Nauki jeszcze troszeczkę wcześniej. Te projekty nastawione na badania podstawowe, a więc interesowała sama nas fizyka. Natomiast później oferta, która została zaproponowana przez Fundację Nauki Polskiej, umożliwiła uzyskanie projektu, gdzie jednym z wątkiem, bo celem projektu również jest rozwój wiedzy, tak, czy budowanie zespołu, ale pod kątem między innymi takich prac rozwojowych, rozwiązań może niekoniecznie praktycznych, ale rozwiązań, które umożliwią w przyszłości nawet komercjalizację naszych wyników, dlatego zaproponowałem ten temat. Tak jak pan redaktor powiedział, ultraszybki zapis fotomagnetyczny. Zimny ultraszybki magnetyzm, to prawda? To postaram się wytłumaczyć. To dlaczego światło i dlaczego magnetyzm? A więc większość pamięci są zbudowane przy wykorzystaniu materiałów magnetycznych. Może większość i bardziej powszechne te pamięci, nie tylko wyłącznie w naszych komputerach osobistych, tu mam na myśli również centra gigantów internetowych. Tak. A więc magnetyzm jest powszechnie wykorzystany. To jest najbardziej wydajniejsza metoda, czy najbardziej wydajniejsze możliwości do zapisu, przechowywania, najbardziej trwały, najbardziej tani zapis. Teraz z drugiej strony, światło. Ze względu na swoją unikalną przyrodę, prędkość światła jest najszybsza. Tak. Światło możemy transferować w sieciach światłowodowych. Tak. Bardzo szybko. Więc naszym pomysłem było połączenie magnetyzmu, unikalnych możliwości zapisu informacji i wykorzystanie światła. Właśnie to pierwszy taki wątek, który interesował nas. Dotychczas to lata 2007-2008 rok były pierwsze odkrycia wykorzystania światła ultrakrótkiego, czyli krótkich impulsów światła, tak zwanych femtosekundowych. Femtosekunda, można wytłumaczyć, to jedna miliardowej, milionowej części sekundy. Lub odwrotnie, milionowa części miliardowej, 15. prawda? Milionowe, czyli 10 do minus miliardowe. 15, tak jest. 15, dokładnie, czyli bardzo niewiele, więc wykorzystanie tak krótkich impulsów umożliwia dostęp do monitorowania zmian związanych z właściwościami magnetycznymi, jak również i do zapisywania informacji. Czym krótszy impuls, tym wydaje się, można szybciej zapisać informacje. I to zostało po raz pierwszy właśnie zrobione przez zespół z Holandii, z którym od wielu lat współpracujemy, nadal bardzo efektywnie współpracujemy. Natomiast wykorzystano materiały metaliczne, w
których można było szybko zapisać informacje, natomiast nikt nie zastanawiał się wtedy, jaka jest energia. W przypadku materiałów magnetycznych, gdzie jest pochłonienie światła, absorpcja, jest efekt nagrzewania. A państwo chcą na zimno, tak, roku, panie profesorze? Właśnie, dokładnie. Naszym pomysłem, naszym unikalnym pomysłem, dotychczas to jest nasz kierunek, nasz wątek, jeżeli chodzi o trendy rozwoju ultraszybkiego magnetyzmu w całym świecie, to zastosowanie metody nietermicznego zapisu. To oznacza, że jeżeli przychodzi pojedynczy impuls światła na taki materiał, świecimy na niego bardzo krótkim impulsem, to w trakcie tego impulsu, w trakcie zapisu informacji, materiał nie nagrzewa się. No właśnie, i to jest bardzo ważne. Tu na zimno, robimy to na zimno, czyli nie podgrzewamy. Czyli z jednej strony urządzenie się nie nagrzewa, a z drugiej strony oszczędność energii, prawda? No bo to jest kilka procent globalnej produkcji energii elektrycznej idzie na informatykę, prawda? Tu są również różne problemy. Problemy również podstawowe, czyli wykorzystując materiały, nanomateriały metaliczne, nie da się szybciej przyłączyć czy zapisać magnetyzację, przyłączyć tranzystory, gdyż będzie efekt nagrzewania. Tak. Więc to jest ograniczenie fundamentalne, które nie da się przeskoczyć. Czyli więc państwo przeskoczyli, znajdując inny materiał, panie profesorze, tak? Również inny materiał, jak również nowy mechanizm zapisu, a więc od pierwszej naszej publikacji minęło 5 lat, na dzień dzisiejszy to najbardziej wydajniejsza metoda, możliwość zapisu informacji pod względem szybkości, najszybsza, pod względem wykorzystania energii. Dlaczego energię? Właśnie, dlaczego mówimy o energii? Bo okazuje się, że ostatnio giganci internetowi w swoich centrach, które wykorzystają bardzo dużo ilości jednostek komputerowych, gdzie źródłem jest pamięć i głównie pamięć magnetyczna, ponad 50, nawet 60% tych centrach to są dyski magnetyczne, gdzie być może nie zawsze szybkość jest ważna, ale energia jest istotna, gdyż obecnie mówi się nawet już ponad 6% globalnej produkcji energii zużywanej, pochłaniana przez te centry. Centra a dodatkowo, informatyczne, tak. Dokładnie. A dodatkowo wytwarza się ciepło, które również stanowi pewne ograniczenie ich wydajności, które również trzeba skutecznie odprowadzić. Musimy chłodzić urządzenie. Panie profesorze, czyli ja rozumiem, że ta metoda ma szansę, no, być może nawet na zrobienie kariery w czasach, gdy tak dużo mówi się o wykorzystaniu energii, o zmianie klimatu, prawda? Panie redaktorze, bardzo dobrze pan powiedział również w ochronie klimatu na Ziemi. Jak to wiąże się? Dlaczego mówimy dane i energię? Jeżeli zobaczymy statystykę, to w ostatnim roku już mówi się szacunkowo, że nasza cywilizacja skumulowała około 80 zettabajtów danych, to miliard terabajtów. Tak. Skąd to bierze się? Przykładowo, jeżeli nie pomylę się, ponad 3 miliarda wyszukiwań to są wyszukiwarka przykładowo firmy Google. Za pośrednictwem YouTube codziennie ogląda się ponad 4 miliony filmów. Na portalach firmy Facebook umieszczano ponad 300 milionów zdjęć. I teraz, szacunkowo mówi się, że 15 razy wyszukiwanie informacji przez zwykłego użytkownika uruchamia odpowiednio przekaźniki, zapisuje informacje w tych centrach, przesyła się informacje. I ta energia tylko dla jednego użytkownika, kilka kliknięć, kilkanaście kliknięć, to energia, którą można porównać przy wykorzystaniu do zagotowania jednego litra wody. A to robimy co godzinę, codziennie. Jeden użytkownik przeciętnie zużywa około 300 kW energii na wyszukiwanie informacji. Inaczej mówiąc, to jest równoważne ponad 200 kg dwutlenku węgla, a więc atmosfera i klimat to również dane i energię. I to jest połączone ze sobą. Właśnie znalezienie tych metod, które by umożliwiły zredukowanie energii, między innymi to rozwój metod przy wykorzystaniu światła w sposób, tak jak mówiłam, na zimno, czyli w sposób nietermiczny. A więc
to, co zaproponowaliśmy. My zaproponowaliśmy materiał dielektryczny, zupełnie inny niż dotychczas stosowany w technologiach do zapisu informacji. Dlaczego dielektryczny? To świetny izolator termiczny. W tym materiale energię słabo pochłaniana jest, a więc jest zredukowana ciepło. To jest warstwa granatu, panie profesorze. Dobrze znalazłem? Dokładnie. Tak. Warstwa granatu jutrowo-żelazowego to jest generalnie materiał dostępny w przyrodzie, jednak do odpowiednich właściwości, które potrzebujemy, to jest wytwarzane syntetycznie. Mhm. Trzy składniki, itr, żelazo i tlen w odpowiednich proporcjach. No i dalej robimy swój przepis, dodajemy kilka materiałów. W naszym przypadku to był magnetyczny kobalt. A więc ten materiał wykazuje tak zwany efekt fotomagnetyczny, przychodzi światło, które magnesuje materiał, jak przy wykorzystaniu pola magnetycznego czy prądu elektrycznego, ale bezdotykowo, bezkontaktowo. I w czasie przyłączania energia jest praktycznie niewielka, że szacunkowo temperatura takiego materiału zmienia się poniżej 1 stopnia, czyli w zasadzie nic. Czyli nie potrzebujemy energii, żeby skutecznie odprowadzać ciepło, jak w urządzeniach komputerowych, w urządzeniach z procesorem, z pamięcią. Przy wykorzystaniu naszej metody to nie będzie potrzebne. Panie profesorze, pojedynczy impuls przyłączy nam magnetyzację. Tym sposobem mamy zapis. Panie profesorze, to już na zakończenie zapytam, co dalej z wynikami badań? Program jest zakończony. Część wyników opublikowaliśmy, natomiast badania dalej trwają, czyli w projekcie TEAM udało się zrealizować dwie ścieżki. Jedna ścieżka to zrozumienie mechanizmów zapisu informacji, a druga ścieżka to optymalizacja materiałów, zmiana właściwości, żeby zapis jeszcze był wydajniejszy. Właśnie pokazaliśmy w ostatnich publikacjach, że można jeszcze zmniejszyć energię, jeszcze można zmniejszyć czas, a właśnie mówiliśmy, że czas jest rekordowy. Czas zapisu informacji w naszej metodzie to około 10 pikosekund. Najszybsze obecnie dostępne pamięci operacyjne to czas nanosekundy. Tak. Czyli mamy praktycznie różnicę trzech rzędów, tak? Trzy rzędy wielkości. Tak. A również pokazujemy, że może zmieniać się energię. Oprócz tego przypomnę, że złożyliśmy kilka patentów. Jeden z nich, który chroni naszą nową metodę do zapisu magnetycznego ultraszybkiego w 2018 roku. I to jest patent uzyskany w amerykańskim urzędzie patentowym. W ubiegłym roku, w październiku, również złożyliśmy nowy patent, który ochroni nasze wyniki wykorzystania zapisu magnetycznego do zapisu holograficznego. A więc pracujemy z tym dalej i mam nadzieję, że wkrótce pojawi się taki prototyp, bo jednak w naszej metodzie ważnym czynnikiem jest wykorzystanie laseru ultraszybkiego, który na razie jest dosyć drogim elementem. Panie profesorze, już na zakończenie zapytam, co dalej z tymi pana projektami? No, pewnym marzeniem by było, żeby przenieść te nasze wyniki na grunt praktyczny. A więc chcę, żeby za 10 lat pojawiło się urządzenie, które będzie wyprodukowane być może, a na pewno nie w Polsce, które wykorzystuje naszą metodę, która została zainicjowana na Podlasiu w Białymstoku. I to urządzenie będzie pieczątkę mieć polską. Gościem programu Ludzie Nauki był dziś pan profesor Andrzej Stupakiewicz z Katedry Fizyki Magnetyków Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, laureat programu TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, w ramach którego realizował pan profesor projekt Innowacyjna technologia zimnego, ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego oraz nowe podejście do ultraszybkiej optospintroniki. No a w ostatnich dniach opublikował pan informację o nowej metodzie holograficznego zapisu obrazu 3D, no ale o tym porozmawiamy przy innej okazji. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję, gratuluję, no i życzę powodzenia, panie profesorze. Dziękuję, pozdrawiam. Audycja Ludzie Nauki powstała we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej. Następny program z cyklu Ludzie Nauki za miesiąc. Jutro Eurekę poprowadzi Dorota Truszczak.
Krzysztof Michalski. Do usłyszenia. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.